Szanowanko, wiele osób praktycznie od lat pytało: a kiedy jawka? Kiedy jawka? Kiedy jawka? Nadeszła więc pora, aby powiedzieć o tym parę słów. Oto i jawka. Doprawdy przykry to widok, żeby tak wyglądał klasyk. Natomiast parę słów usprawiedliwienia. Chociaż wiem, że zabrzmię niczym rasowy alkoholik, który po raz setny obiecuje poprawę, a jego słowa są niezbyt wiele warte. Ale teraz o powodach, dlaczego projekt Jawki chwilowo utknął, gdyż absolutnie nie jest zakończony. A mianowicie, te powody znajdują się w zasadzie wszędzie. W garażu jest burdel, albowiem są tutaj rzeczy z domu przeniesione. A w domu jest burdel, ponieważ trwa remont, co zaraz postaram się unaocznić. Wszędzie jest burdel. Tu są pokoiki, które się robią. I w związku z tym trochę jawka jest odsunięta czasowo. Natomiast tutaj jest coś na plus dla jawki. Jest sobie kotłownia. Kotłownia ma nowe drzwi. A cóż to oznacza? Drzwi są setkami na szerokość. W związku z tym zimą będzie tutaj można wjeżdżać motorkami. Na razie jest jeszcze pełno syfu, ale tu się ogarnie i tu będą kafelki. I tu będzie cieplutko od pieca, który swoją drogą też będzie wymieniony. I tutaj będzie dłubana jawka na bieżąco wówczas. Także widoki i perspektywy są. Ale żeby nie było, że nic się nie dzieje w temacie jawki, coś wam jeszcze pokażę. Oto kupiony, co prawda rok temu, ale jeszcze nie zalany, więc praktycznie noweczka. Jedyny na rynku dostępny akumulator, który mieści się w fabryczne miejsce. Elektrolit do niego. Rurka taka do ewentualnego spływu elektrolitu. Jakieś papiery. Także to już czeka nowa część na zamontowanie. A tymczasem powiemy jeszcze parę słów przy samym motocyklu o dalszych planach.
oprócz samej oczywistości, jaką będą próby uruchomienia silnika. W międzyczasie puściły jeszcze uszczelniacze przedniego zawieszenia, w związku z tym będą do wymiany, wycieka z nich olej. Hamulce będą do złożenia, przód i tył, ładnie. Tutaj z tyłu te wszelkie obudowy łańcucha, których teraz nie ma, również będą części kompletowane i zamawiane. Mam jakieś tam stare, ale to muszę na spokojnie przypasować, co tam będzie pasować, a co nie będzie pasować. Cały sprzęcik będzie do wyczyszczenia, rzecz jasna. Nowe zegary zostaną zamontowane. I sukcesywnie będzie dopieszczany. Będą też próby uruchomienia silnika, jeżeli się nie powiodą, będzie rozkładany w celu dalszego remontu, także jak najbardziej spokojnie, projekt nie umarł, będzie cały czas kontynuowany. Chciałem tak właśnie się nieco usprawiedliwić, powiedzieć o powodach, dlaczego to tak trochę stoi, no ale sam się tutaj w tym wszystkim zajmuję, więc muszę ogarnąć remonty, żeby mieć gdzie mieszkać, ale jak już sobie zrobię ten domek, ten garaż, to wtedy przyjdzie czas na jawkę, a może nawet w międzyczasie będę sobie ją dłubał, bo już trochę też mam taki głód podłubania nie w budowlance, a w czymś z mechaniki. W związku z tym projekt jak najbardziej żyje. Nie odsubskrybujcie kanału, bowiem jawka będzie kontynuowana. Jak się trochę ogarnę, wyczyszczę ją ładnie i wówczas będzie zamawianie części, składanie i jak najbardziej kilka jeszcze odcinków z odbudowy się szykuje. Później być może z przejażdżek dalszych, przeróbek. Zobaczymy. Miejcie nadzieję, trzymajcie kciuki. Klikajcie w międzyczasie w reklamy barszczu, co pozwoli się rozwijać kanałowi i przyspieszy postęp prac. Subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.